Betfan. Legalny polski bukmacher. Masz już konto w Betfan? Czy mam ci je wklepać? Recuperado el Real Madrid. Luis Enrique tocando para Martín Vázquez. Qué bien, Martín Vázquez metiendo la pelota al punto de penalti. ¡Zamorano! ¡El balón al palo! El Clásico, czyli rywalizacja pomiędzy Barceloną i Real Madryt, od lat rozpala piłkarski świat. Oprócz wydarzeń stricte piłkarskich, wielkie emocje budzą osoby zawodników, którzy decydowali się na reprezentowanie barw jednego i drugiego klubu. Największe kontrowersje towarzyszyły jednak transferom bezpośrednim. Przyjrzyjmy się bliżej takim przykładom. Dzień dobry, trzeci odcinek programu Piłkarscy Zdrajcy, a dzisiaj nie mogło być innej tematyki niż El Clasico, które zbliża się wielkimi krokami. Dlatego zapraszam Was na historię bezpośrednich transferów, wszystkich, w całej historii rywalizacji pomiędzy Barceloną a Real Madryt, które miały miejsce. Ale zanim do tego przejdziemy, mam dla Was jedną ciekawą informację. Właśnie w tym momencie, 7 kwietnia o godzinie 17:00, wystartował nowy kanał na polskim YouTubie. Jaki? Nazwa to Nie Grasz, Nie Wygrasz, który prowadzimy razem z chłopakami Landry, Football TV i ja, czyli Mateusz, czy jak niektórzy mówią, Footbreak. Link znajdziecie oczywiście pierwszej linii opisu. Gorąco zachęcam do wejścia już na samym wstępie, do subskrybowania i oczywiście obejrzenia pierwszego filmu pod tytułem Sergio Aguero, współczesna legenda, rozbudowana historia Argentyńczyka, a w nowym materiale jest do wygrania właśnie koszulka Sergio Aguero, dokładnie Manchester City z nadrukiem Sergio Aguero z tego sezonu 2020-2021. Wszelkie szczegóły poznacie, jak wejdziecie oczywiście w link, który znajdziecie w opisie. A teraz po tej, myślę, że ciekawej reklamie, oczywiście zachęcam do śledzenia, przechodzimy do meritum. Reakcja individual, se marcha Julio César, el golpeo de Figo, gol del Barça. Ha pegado bien. Ha marcado el Barça. Ha pegado muy bien. Minuto 4 de la segunda parte. Pierwszym piłkarzem, który zmieniał bezpośrednio kluby, był Alfonso Albeni Jordanion. Miało to miejsce w 1902 roku. Ledwie 16-letni wówczas zawodnik przeniósł się z Barcelony do Realu. Wszystko wydarzyło się dosyć przypadkowo, ponieważ głównym celem przenosin zawodnika do Madrytu było zdobycie wykształcenia. Nie chciał jednak rezygnować przy tym z gry w piłkę. Co ciekawe, Albeni po zakończeniu kariery pełnił dość istotną funkcję w hiszpańskim futbolu, a mianowicie został przewodniczącym Krajowego Kolegium Sędziów. Pionierem transferów w przeciwnym kierunku był Luciano Rizarraga. Należy jednak zaznaczyć, że pomiędzy jego pobytem w Madrycie i w Barcelonie przez rok nie grał w żadnym klubie. Działo się to w połowie pierwszej dekady XX wieku. Interesującą historię ma José Quirante Pinedo. Seniorską karierę rozpoczynał on w Barcelonie, skąd po 5 latach został wypożyczony do Realu Madryt. Pokazuje to przy okazji, jak odmienne były wówczas stosunki pomiędzy klubami w porównaniu do obecnych. Po powrocie do Barcelony zdążył jeszcze zaliczyć wypożyczenie do innego zespołu, który obecnie jest wielkim rywalem klubu, czyli do Espanyolu. Po zakończeniu kariery piłkarskiej został szkoleniowcem. W historii zapisał się jako pierwszy trener Realu Madryt w utworzonej w 1929 roku La Liga. Comamala był zawodnikiem Barcelony w latach 1903-1911. Następnie przeniósł się do Realu, po tym jak sytuacja rodzinna zmusiła go do powrotu do stolicy, w której się urodził. Barw stołecznego klubu bronił przez rok, po czym wrócił do Barcelony, ale już tylko do mniejszych klubów z tego miasta. Finalnie karierę zakończył jednak w barwach Realu Madryt. Ciekawym z naszego punktu widzenia piłkarzem był Walter Rosicki. W Barcelonie występował w latach 1911-1913, zdobywając między innymi Puchar Króla. Po tym okresie przeniósł się do Realu Madryt, w którym spędził jednak rok. Po wybuchu I wojny światowej przerwał bowiem karierę i wyruszył na front. Przez lata wokół jego postaci obrósł mit mówiący, że był pierwszym Polakiem grającym w tych słynnych klubach. Za naszego rodaka uznawały go także Real i Barcelona, podpisując go jako Polaka w swoich muzealnych zbiorach. W rzeczywistości Walter Rosicki był jednak Niemcem, urodzonym w Hamburgu. Większość opisywanych do tej pory piłkarzy odgrywała w swoich klubach raczej skromne role.
W latach 30. doszło natomiast do transferu piłkarza, którego można określać mianem legendy. Josep Samitier urodził się w stolicy Katalonii. Kontrakt z Barceloną podpisał w wieku 17 lat, za co otrzymał ciekawe prezenty. Zegarek z podświetlaną tarczą oraz trzyczęściowy garnitur. Taka inwestycja w pełni się opłaciła. Samitier rozegrał w barwach Blaugrany aż 454 spotkania, w których strzelił zależnie od źródeł między 319 a 333 bramkami. Po 13 latach opuścił jednak Barcelonę i przeniósł się do Realu Madryt, w którym wystąpił tylko 8 razy. Ciekawy wątek w jego życiorysie wiąże się z wojną domową w Hiszpanii. Będący zwolennikiem opozycji Samitier po aresztowaniu przez siły generała Franco zdołał zbiec i wyemigrował do Francji. Tam postanowił wznowić karierę i rozegrał około 80 meczów w barwach Nicei. Interesujący jest fakt, że wraz z nim występował tam legendarny bramkarz Ricardo Zamora, który również w swojej karierze grał zarówno dla Realu, jak i Barcelony. Samitier natomiast po latach pracował w Barcelonie jako sekretarz techniczny. Pierwszym piłkarzem po II wojnie światowej, który zmienił Real na Barcelonę, był José Canal. W Królewskich występował jedynie przez rok, w sezonie 1945-46. Po jego zakończeniu przeniósł się do Barcelony, z którą dwukrotnie zdobył tytuł mistrzowski. W odwrotnym kierunku przeniósł się natomiast w 1950 roku Alfonso Navarro. W Barcelonie występował przez 4 sezony, po czym przeniósł się na rok do Realu. Piękną historię w barwach Barcy zapisał natomiast Justo Tejada. Zmarły niedawno piłkarz trafił w 1950 roku do amatorskiego zespołu pełniącego rolę rezerw Barcelony. Dobrymi występami po 2 latach zapracował na profesjonalny kontrakt. W barwach Blaugrany rozegrał 245 spotkań, zdobywając 126 bramek. Po 2 razy zdobywał z nią Mistrzostwo Hiszpanii, Puchar Króla i Puchar Miast Targowych. Był strzelcem jednej z bramek w meczu otwarcia stadionu Camp Nou. W 1961 roku opuścił jednak Barcę na rzecz Realu Madryt, do czego namówił go ponoć Alfredo Di Stefano, który był jego przyjacielem. Z Królewskimi sięgnął po 2 kolejne tytuły mistrzowskie. Wspomniany Samitier już jako sekretarz techniczny w 1957 roku poleciał do Brazylii, by namówić do transferu Evaristo de Macedo, który zwrócił na siebie jego uwagę, zdobywając 5 bramek w meczu Canarinhos przeciwko Kolumbii. Był to znakomity ruch. Evaristo stworzył znakomity tercet z Luisem Suarezem i Ladislau Kubalą. Został także pierwszym w historii zdobywcą hat-tricka na Camp Nou. Poprowadził Barcelonę do mistrzowskiego tytułu, strzelając m.in. 3 bramki Realowi Madryt. W kolejnym sezonie jego bramka w meczu przeciwko Królewskim w Pucharze Europy sprawiła, że po wygraniu pierwszych 5 edycji Real po raz pierwszy odpadł z tych rozgrywek. Mimo tych osiągnięć musiał opuścić klub w 1962 roku ze względu na przekroczony limit obcokrajowców po transferze Teofilo Cubillasa. Do gry wkroczył wtedy Real Madryt. W stolicy jednak Brazylijczyk zupełnie zawiódł i w ciągu 3 lat rozegrał tylko 17 spotkań, po czym wrócił do ojczyzny. Po zakończeniu kariery piłkarskiej Evaristo zasłynął jako trener podróżnik. Pracę zmieniał bowiem aż 24 razy w ciągu 40 lat. Kariery w omawianych klubach nie zdołał zrobić Belg Ferdon Guivier. Do Barcelony trafił w 1962 roku dzięki udanym występom w Club Bruges. Rozegrał w niej zaledwie 17 meczów przez 3 lata, ale mimo to w swoim ostatnim sezonie otrzymał tytuł najlepszego obcokrajowca w całej lidze. Po tym osiągnięciu przeniósł się do Realu Madryt, gdzie jednak cały czas dokuczały mu kontuzje i w sumie wystąpił 3 razy. Gdy Guiver przenosił się z Katalonii do Madrytu, to odwrotny kierunek obrał Francuz Lucien Mulet. W stolicy Hiszpanii spędził on 3 lata, podczas których rozegrał w białej koszulce 92 mecze. W Barcelonie również grał przez 3 sezony. Występy w tych słynnych klubach pozwoliły mu w 1966 roku pojechać na Mistrzostwa Świata w Anglii, gdzie jednak nie wystąpił ani razu. Na kolejny transfer pomiędzy dwiema hiszpańskimi potęgami trzeba było czekać aż do schyłku lat 80. Było to natomiast od razu wielkie nazwisko: Bernd Schuster.
Niemiec trafił do Barcelony w 1980 roku z Köln i występował w niej aż przez 8 lat. Zdobył jedno mistrzostwo Hiszpanii, 3 Puchary Króla, Puchar Ligi oraz Puchar Zdobywców Pucharów. Jako zawodnik Barcelony trzykrotnie znajdował się na podium w plebiscycie złotej piłki. Niemiec popadał jednak co rusz w konflikty z prezydentem klubu, Nunezem, a gdy skończył mu się kontrakt, przekornie postanowił związać się z Realem. Myślę, że mój czas nadszedł i spróbuję zacząć nowe życie w Madrycie. Spróbuję zapomnieć o złych momentach w Barsy i skoncentrować się tylko na tych dobrych. Spędziłem w klubie 8 najlepszych lat mojego życia i to nie może być zapomniane. Mam nadzieję, że Barcelona zostanie w moim sercu na zawsze. W barwach królewskich wystąpił 79 razy, zdobywając 2 mistrzostwa Hiszpanii. Do tego Puchar Króla oraz Super Puchar Kraju. Wrócił jeszcze na Santiago Bernabeu w 2008 roku i przez 75 spotkań pełnił rolę trenera pierwszego zespołu. Luis Milla uważany był za jeden z największych talentów w początkach pracy Johanna Cruyffa w Barcelonie. Zadebiutował w pierwszym zespole w wieku 18 lat. Rozegrał w nim w sumie 72 spotkania, zdobywając Mistrzostwo Kraju, Puchar Króla i Puchar Zdobywców Pucharów, ale wdał się z klubem w konflikt w sprawie przedłużenia kontraktu. Sytuację kolejny raz wykorzystał Real i zatrudnił pomocnika. W barwach królewskich wystąpił aż 216 razy, sięgając po 2 mistrzostwa, Puchar Króla i Super Puchar Hiszpanii. Mimo to w Barcelonie nikt nie żałował jego odejścia, bowiem w jego miejsce do drużyny wskoczył inny wychowanek, Pep Guardiola. Znacznie bardziej znanym nazwiskiem na naszej liście jest Mikel Laudrup. Duńczyk trafił do Barcelony w 1989 roku, po świetnych sezonach w Lazio i Juve. Stał się jednym z najważniejszych piłkarzy ery Dream Teamu. Zdobywał z klubem aż 4 mistrzostwa Hiszpanii z rzędu, a przede wszystkim wygrał Puchar Europy w 1992 roku. Z czasem jednak problemem stał się limit obcokrajowców. Mogło ich grać jednocześnie tylko 3 i przy obecności w składzie Kumana i Christo Stoiczkowa, to właśnie Laudrup trafił na ławkę, gdy do klubu przybył Romario. Także wśród rezerwowych spędził kolejny finał Ligi Mistrzów z Milanem, przez co stracił szansę rywalizacji ze swoim młodszym bratem. Duńczyk postanowił więc opuścić klub, w którym rozegrał 224 mecze i przyjął ofertę Realu. Ludzie mówią, że chciałem przejść do Realu tylko po to, żeby się zemścić. Zemścić za co? Przeżyłem wspaniały czas, 5 fantastycznych lat tutaj. Pojechałem do Madrytu, ponieważ byli tak głodni wygranej i mieli 4 lub 5 graczy, którzy pojechali na Mistrzostwa Świata. Powiedziałem, że to byłoby idealne. Nowy trener, nowi zawodnicy i głód wygranej. W królewskich wystąpił 76 razy i zdobył 1 mistrzostwo Hiszpanii. W historii zapisał się tym, że dwukrotnie wygrywał 5-0 w El Clasico. Raz jako piłkarz Barsy, a raz Realu. Kolejnym bardzo głośnym nazwiskiem na liście jest Luis Enrique. Obecny selekcjoner reprezentacji Hiszpanii trafił do Realu w wieku 21 lat ze Sportingu Gijón. Na Santiago Bernabeu spędził 5 sezonów i rozegrał aż 213 spotkań, sięgając po tytuł mistrzowski i Puchar Króla. Po wygaśnięciu kontraktu i konflikcie z zarządem postanowił przenieść się do Katalonii. Tam stał się legendą. Rozegrał w barwach klubu dokładnie 300 spotkań. Zdobył z nim 2 mistrzostwa Hiszpanii, 2 Puchary Króla, Puchar Zdobywców Pucharów i Super Puchar Europy. Kibicom z Madrytu podpadł nie tylko transferem do Barcelony, ale i późniejszymi wypowiedziami, jak na przykład: nie mam dobrych wspomnień z Madrytu. Nie pasuje mi biały kolor. Lepiej mi w bordowo-granatowej koszulce. Wygraną Barcelony w El Clasico 6-2 nazwał natomiast piłkarskim orgazmem. Po Luisie Enrique przyszedł czas na jego imiennika. Przykład tego zawodnika podaje się na pierwszym miejscu we wszystkich rankingach piłkarskich zdrajców. Mowa oczywiście o Luisie Figo. Portugalczyk spędził w Barcelonie 5 lat, choć trafił do niej przypadkowo w wyniku 2-letniego zawieszenia na grę w Serie A jako kary za podpisanie umowy z 2 klubami jednocześnie, Juventusem i Parmą. Z Barceloną sięgnął po 2 tytuły mistrzowskie, 2 Puchar Króla, Super Puchar Hiszpanii, Puchar Zdobywców Pucharów i Super Puchar Europy. Był jedną z największych gwiazd. W 2000 roku skusił się jednak na ofertę Realu.
Nowy prezydent stołecznego klubu zaczynał tworzyć Galacticos i za 56 milionów dolarów wykupił klauzulę Portugalczyka, czyniąc go najdroższym piłkarzem na świecie. Miłość kibiców Barcelony zmieniła się w nienawiść. Do historii przeszło pierwsze El Clasico na Camp Nou po tym transferze. Przy każdym kontakcie z piłką Figo był niemiłosiernie wygwizdywany. A gdy Portugalczyk podchodził do narożnika boiska, by wykonać rożny, w jego stronę leciało z trybun mnóstwo przedmiotów. Monety, butelki, telefony komórkowe. Najbardziej symboliczną i nietypową rzeczą, która wtedy wylądowała na murawie, był jednak świński łeb. Po latach swój transfer tłumaczył w następujący sposób. Były momenty, kiedy się wahałem. Koniec końców o transferze, bardziej od aspektów sportowych i finansowych, zadecydowała sama Barcelona. I nie chodzi mi o kibiców, a ludzi pracujących w klubie. Nie czułem się w 100% przez nich doceniony za to, co robię na boisku. Postawiłem na transfer, wiedząc, że nie ma od tego odwrotu. Figo w Realu spędził 5 lat, w czasie których m.in. triumfował w Lidze Mistrzów, a na Camp Nou gwizdy witały go nawet, gdy po latach przyjechał tam już jako piłkarz Interu Mediolan. Ostatnim piłkarzem, który postanowił zamienić Barcę na Real, był Argentyńczyk Javier Saviola. Do Katalonii trafił jeszcze jako nastolatek z River Plate. Stanowił ważny punkt ofensywny zespołu, współpracując z Patrickiem Kluivertem i Rivaldo. Z czasem jego forma spadała i wypożyczono go najpierw do Monaco, a potem do Sevilli. Dla Barcy zagrał 172 razy i zdobył 72 bramki. Mimo to po powrocie z drugiego wypożyczenia zdecydował się odejść do Realu. Zapytany, czy nie boi się, że spotka go tam to samo co Luisa Figo, powiedział: teraz sytuacja jest inna. Odchodziłem wiedząc, że nie ma dla mnie miejsca w zespole. Potrzebowałem jakiegoś wyjścia. Real Madrid skontaktował się ze mną i ludzie rozumieją, że nie mogłem odmówić takiemu klubowi. Nie oczekuję, żeby kibice Barsy mnie oklaskiwali, ani na mnie buczeli. W Realu Saviola rozegrał tylko 30 spotkań i zdobył zaledwie 5 goli. Argentyńczyk nie zrobił kariery na miarę swojego wielkiego talentu. Pozostaje mu jedynie miano ostatniego piłkarza, który w swoim CV zapisał bezpośredni transfer między dwoma największymi klubami w Hiszpanii. A który transfer przystworzył u was najwięcej emocji? Oczywiście zachęcam do komentowania pod tym materiałem. Przypominam, że jeśli jeszcze nie weszliście na nowy kanał Nie Grasz, Nie Wygrasz, to teraz jest odpowiedni moment, żeby to zrobić. Link w pierwszej linii opisu. Ja wam dziękuję bardzo za uwagę. Nowe osoby zachęcam jeszcze do subskrypcji kanału. Wtedy prawdopodobnie będziecie otrzymywać powiadomienia o nowych filmach. Trzymajcie się, dziękuję wam bardzo za uwagę i do usłyszenia.